Witam Was serdecznie, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić projekt Social Media Market. Jest to platforma marketingowa influencerów oparta na blockchainie. Już wyjaśnię o co chodzi. Tradycyjny rynek reklamy traci swoją efektywność, bo aż 47% osób korzysta z oprogramowania blokującego reklamy typu AdBlock. Reklamodawcy coraz częściej szukają innych rozwiązań, a takimi jest strategia influencer marketing, która prężnie się rozwija. I szacuje się, że do 2020 roku rynek ten może osiągnąć wartość nawet od 5 do 10 miliardów dolarów. Na samym początku, co to są ci influencerzy? Są to celebryci, blogerzy, youtuberzy, osoby uznawane za ekspertów w jakiejś dziedzinie, np. dziennikarze, reporterzy itd. Z rozwiązaniem przychodzi właśnie Social Media Market, który dzięki technologii blockchain może efektywnie zarządzać rynkiem reklamy w sposób przejrzysty i bezpieczny. Około 3 miliardów ludzi korzysta z Social Media. Badania te pokazują, że 92% klientów prędzej zaufa marce, która jest reklamowana przez influencerów. Co więcej, taki sposób reklamy jest bardziej efektywny i prowadzi do większego polecania danej marki. Tak też się wydaje, że influencer marketing jest najlepszą długoterminową strategią reklamową. Szacowane obliczenia mówią, że na każdy wydany 1 dolar tworzy się około 11 dolarów zwrot. Na ten moment rynek influence marketing jest dość chaotyczny z powodu braku regulacji jak i dużej ilości oszustów. Influencerzy mają problem z poprawną monetyzacją swoich materiałów. Social Media Market ma stworzyć jak najbardziej przejrzystą oraz konkurencyjną platformę, gdzie influencerzy jak i marki z całego świata będą mogły w efektywny i bezpośredni sposób dogadywać się między sobą. Dzięki oparciu na technologii blockchain możemy uniknąć oszustów, zmniejszyć koszty operacyjne, jak i zapewnić szybkie i bezpieczne transakcje między influencerami, a markami i agencjami na całym świecie. Platforma ta będzie otwarta więc niezależnie od tego, czy zleceniobiorca dopiero zaczyna, czy może już zbudował swoją markę w świecie social media, ma on dobrą okazję do monetyzowania swoich materiałów dzięki możliwości wybrania marki i zawarcia korzystnej dla obu stron współpracy. Sami influencerzy będą też mogli korzystać z narzędzi do analizy oraz rozwoju swojego własnego kanału. Obecnie marki wydają sporo pieniędzy na ruchomienie programu Influence Marketing. Z tą platformą na pewno koszty te powinny ulec znacznej redukcji. Na plus jest również to, że platforma ta nie ma progu wejścia, więc jest otwarta na małe jak i średnie biznesy czy startupy. Platforma posiada weryfikację członkowską, więc nie powinniśmy się też obawiać o częsty problem podszywania się pod kogoś, kim się nie jest. Platforma ta planuje zawiązać w przyszłości współpracę z takimi formami płatności, jak na przykład projekt TenX, dzięki czemu wymiana ich tokenów na waluty Fiat będzie na pewno prostsza i szybsza. Takim przykładem jest reklama TenX. Możecie sobie zobaczyć, jak to będzie w przyszłości fajnie wyglądało, gdzie będziemy mogli wszędzie płacić tokenami w czasie rzeczywistym. Dzięki tokenowi SMT rozliczenie między stronami nie jest uzależnione od waluty danego kraju. Często bywa tak zwłaszcza przy współpracach zagranicznych, że rozliczenie między stronami jest problematyczne, gdyż któraś ze stron nie posiada konta walutowego i jest problemem z przesyłaniem środków. Co więcej przelewy takie są kosztowne, no i często trwają długo, bo muszą przejść przez wiele banków. Czasami takie przelewy potrafią i po około tydzień iść. Ich token pozwoli na przesłanie środków natychmiast po spełnieniu ustalonych warunków współpracy. Jak wygląda taka współpraca? Na samym początku reklamodawca wybiera z bazy danych influencerów i tworzy dla nich zadania oraz wysyła im je. Jeśli influencer zaakceptuje takie zlecenie, może jeszcze uzgodnić szczegóły i dogadać warunki pracy, używając wbudowanego na platformie komunikatora. Wtedy tworzy się taki smart kontrakt gdzie wszystkie zadania, jak i wynegocjowane warunki są do niego dodawane, właśnie też dzięki temu komunikatorowi. Kiedy już influencer skończy swoje zadanie, powinien on wysłać link do skończonego swojego działa, czyli na przykład krótkiego filmiku na YouTubie, jakiejś recenzji, ewentualnie jakiegoś vloga z lokowaniem produktu i w czasie określonym do negocjacji on powinien ten link przesłać. I gdyby na przykład spóźnił się z projektem, taki smart kontrakt zostaje automatycznie anulowany. Jednak, jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to albo automatycznie smart contract jest potwierdzany i następuje dystrybucja środków, albo poprzez manualne potwierdzenie smart contract wysyła środki. No i właśnie tutaj się właśnie pojawia taki problem, ponieważ jeżeli zostaniemy oszukani, na przykład zlecimy komuś zrobienie jakiejś reklamy, ta osoba nam przyśle ten link, i według smart kontraktu my po prostu już przesłaliśmy ten link i jest wszystko ok, bo automat to złapał, nie, po, nie potrafił zweryfikować, czy tam jest lokowany nasz produkt, czy jest to reklama o nas, nie jest to jakiś fake. No i jeśli by doszło do takiego sporu, to program Dispute Solution System przychodzi z pomocą i jeśli podstawowe narzędzia do rozwiązywania sporów między stronami nie pomogą, sprawa taka trafia do społeczności, która głosuje za stronami konfliktu, a motywacją do głosowania w takich sporach ma być wynagrodzenie właśnie w tokenach też SMT, czy jednak, słuchajcie, osoby chcące szybko zawieść będą naprawdę analizować spór, czy może jednak będą dawać głosy nieważne dla nich po to, żeby dostać te darmowe tokeny? Nie wiemy również dokładnie, co się dzieje, gdy reklamodawca wygra spór, a tokeny ze smart kontraktu zostały już wysłane, no i na przykład wypłacone. I tutaj, czy ta platforma zabezpieczyła się na taką okazję? No niestety, ze white paperu nie możemy znaleźć yy, na to odpowiedzi. I może w następnych wersjach dopiero whitepaperu będziemy mieć yy, o tym zapiskę. Kolejną taką niewiadomą jest trochę to, że patrząc na roadmap jest on bardzo mocno rozłożony w czasie. I z jednej strony no, jest to dobra rzecz, ponieważ nie obiecują oni gruszek na wierzbie, a wiele rzeczy wymaga tak naprawdę... Długiego wdrożenia, a z drugiej strony, jednak, czy na tak wczesnym etapie potrzebne jest dofinansowanie, właśnie jakim jest ICO? Patrząc na rozwój tego projektu, jest on dość krótko w sieci, ale możemy go już znaleźć na takich forach jak Reddit, Bitcoin Talk, czy na Twitterze oraz mają swojego slaka. Za projektem stoi bardzo mocny programista Maxim Hurkin i on ma bardzo duże rekomendacje na LinkedIn. Oraz ma 14-letnie doświadczenie w software development. Więc jeżeli tutaj chodzi o programistę, to naprawdę mamy do czynienia z dobrą i sprawdzoną w świecie jednostkę. Natomiast jeżeli chodzi o advisorów projektu, to tutaj mamy dosyć fajną postać. Aleks Jastremski, który jest doradcą generalnym w Bitfury Group, a drugim jest Slawik Neniedok. Który, powiedzmy, w branży już blockchain nie jest tak znany, ale również ma tam w miarę długie, bogate doświadczenie. Wszystkie linki do ich profili na LinkedIn możecie znaleźć sobie na Social Media Market. O projekcie można również przeczytać na bitcoinist.com, newsbtc.com, bitcoin.com, jednak tylko na bitcoin.com widzimy, że artykuł był sponsorowany. Nie wiemy, jak wygląda ta relacja. Z innymi portalami jednak artykuły są dosyć podobne. Whitepaper jest dość klarowny i łatwy do przeczytania, znajdziecie go oczywiście na ich stronie też do pobrania. W niektórych miejscach stosowane są natomiast zabiegi stylistyczne, mające na celu przyciągnięcie uwagi oraz przekonanie do projektu, jednak uważam, że nie, nie są one stosowane nadmiernie, dlatego no nie można tutaj ich zminusować za, za te zabiegi, ponieważ no wszystko było w miarę w normie. A więc opowiedzmy o szczegółach sprzedaży Będzie cała sprzedaż podzielona na dwa etapy i pierwszy etap zacznie się już 16 listopada i kończy się 20. I w tym etapie mamy za jednego Ethereum 800 tokenów SMT. Jego soft cap to jest 3 miliony tokenów SMT, hard cap 30 milionów SMT. Jeżeli w pierwszym etapie tokeny nie zostaną sprzedane, to będziemy mieć fazę drugą, która będzie w drugim kwartale 2018 roku. No i tutaj będziemy mieć oczywiście już mniejszy przelicznik Ethereum do SMT. No i tutaj Softcap również 3 miliony, Hardcap 50 milionów. Dodatkowo, jeżeli tokeny nie zostaną do końca sprzedane, no to reszta zostanie spalona. Na czym polega spalanie? Wyłączamy tokeny z obiegu automatycznie po prostu pomniejszając ich ilość realną na rynku. Podsumowując jeżeli chodzi o sam projekt plusy i minusy plus to na pewno jest to coś znowu nowego jeżeli chodzi o sposób wykorzystania technologii blockchain. Czy jest tu potrzebna technologia blockchain czy sieć peer to peer jest w tym przypadku potrzebna. Na pewno ważną rzeczą też jest to że Trzeba się zastanowić nad pierwszą i drugą fazą sprzedaży tokenów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj bardzo będzie ważna cena Ethereum, bo nie, nie ukrywam, że drugi kwartał jest to no, dosyć odległy czas. A jak zauważyliśmy, w ostatnich pięciu miesiącach mieliśmy bardzo duży roller coaster, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Uważam, że jest to bardzo ciekawy projekt, który nawet po części przypomina projekt ostatnio przeze mnie omawiany, który dotyczył Bounty. No, właśnie, jeżeli mówimy o bounty, to nie powinniśmy również zapomnieć o tym, jak wygląda procentowe rozłożenie całego kapitału. No i tutaj 80% tokenów trafia do sprzedaży, 15% natomiast ze 100 zarezerwowane jest dla funkcjonowania platformy, czyli taka rezerwa dla pracowników i, i tak dalej. 5% jest to zarezerwowane dla partnerów, no i, i dla jeszcze. I te 5% jeszcze jest dla trzeciej grupy osób, czyli dla advisorów. Do jednej rzeczy jeszcze powinienem wrócić, czyli do roadmapu. Tutaj wspomniałem już wcześniej, że roadmap jest dosyć długi. No to z jednej strony ma swoje plusy, z drugiej minusy. I tutaj zadaję sobie też jeszcze pytanie, czy naprawdę na tym początku swojej drogi potrzebują aż takiego wsparcia finansowego, czy ewentualnie może to jest strach przed tym, że. Za kilka miesięcy stworzenie swojego ICO będzie wręcz nierealne albo bardzo zabronione. Na pewno fajna platforma, przede wszystkim dla wielu YouTuberów, którzy prowadzą chociażby vlogi. Jest to idealna okazja na dodatkowy zarobek, lokując produkty jakichś firm, które im za to zapłacą, a oni po prostu, nie wiem, napiją się raz ich kawy, herbaty, ewentualnie założą ich odjazdowe klapki. Z AliExpress, no nie wiadomo co to będzie. Na różne pomysły wpadają, różne, to, różnego typu challenge mają. E, no dlatego platforma jak najbardziej unikatowa i bardziej zbliżająca się ze światem realnym, bo też nie zapomnij, że jest mnóstwo projektów ICO, które oglądacie i o których czytacie. Najczęściej dotyczą takich dziedziny, o której w ogóle nie macie pojęcia, albo dotykają taki problem, który. Czy jest w rzeczywistości nam naprawdę problemem, czy taka rzecz nam przeszkadza, czy nam jest to potrzebne. No i właśnie tutaj jest tutaj kolejny punkt, który przemawia do mnie, którym się zawsze sugeruje. Czyli zadaję sobie pytanie, czy ja bym użył kiedykolwiek takiej platformy. Kolejny raz, powtarzam, będę ich bardzo obserwował i jak najbardziej kibicuję, bo jeżeli naprawdę spowodują, że ten smart kontrakt będzie na tyle inteligentny, że to będzie działało, bo to nie zapomnijmy, że tutaj jest duży test na inteligencję smart kontraktu, na sprawdzenie, jak mocno inteligentny może być smart kontrakt. No i tutaj będzie jego test i sprawdzenie, czy smart kontrakt może naprawdę tak nam ułatwić życie. Jeżeli on w tej postaci nam spowoduje, że zadziała, i no to, to będzie krok milowy i pokazanie, jak smart kontrakt i jak... Technologia blockchain zmieni nam w najbliższym czasie gospodarkę i w ogóle patrzenie na, na świat. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Czekam na kolejne sugestie i propozycje do nakręcenia następnej analizy na temat ICO czy na temat jakiejś kryptowloty, która już istnieje na rynku. Dzięki za odzew z wcześniejszego materiału, no i do usłyszenia.